Cześć, ten Sengoazyn 29 i witam was w Battlefieldzie trzecim na jednej z map z dodatku. No i sobie teraz nie przypomnę, ale nie wiem, czy to nie było Close Quarters, chyba. Jak widzicie, gram już na. Ojojoj. Gram na nowym komputerze. Może tego nie widać, a może widać. I testuję go przy okazji pod kątem wydajności w grze przy nagrywaniu. Wszystkie opcje, które tu mam, jeśli znajdę jakieś małe pomieszczonko, gdzie mnie nie zabiją, to wam pokażę. Grafika jest w zasadzie na wysokich, bardzo nawet na ultra. No i testuję również, właśnie oprócz sprzętu, testuję też program. O, tragedia. Dawno nie grałem. No i tym programem jest Action. Bardzo fajny. Fajny pod tym względem, że pokazuje mi, oprócz FPS-ów, pokazuje mi również czas, który ja już gram. Oraz no właśnie tą ilość FPS-ów i to, czy nagrywam, czy nie nagrywam. Bardzo fajna rzecz. I bardzo fajny program, godne polecenia. Spokojnie, odrobimy może. Jesteśmy chociaż w najlepszym teamie. To przynajmniej jednego noba. Takiego jak ja. Może nic nie zepsuje. Aha, no miałem wam powiedzieć oprócz tego, że na pewno będę. No nie, no panowie. Dajcie mi trochę odpocząć. Ja się muszę wgryźć. Oprócz tego, że będę próbował kontynuować tworzenie mojej gry The Other Side of the Mind. No i tam oczywiście coś tam jest. Wersja z latarką była przygotowana do tej gry. No. O nie. No. Nie, no tragedia. W zasadzie mogłem go z noża wziąć, ale nie pomyślałem. Jak to ja. Bo jak myślę i gram i jeszcze muszę mówić, to u mnie się niestety gryzie. Więc weźmę sobie PDWR i kontynuując mój wywód na temat tego, że będę moją grę dalej doprowadzał, a przynajmniej próbował doprowadzić do końca, albo do jakiegoś etapu, z którym już będzie nieco grywalna. Oczywiście przy procesach i tworzenia takiej gry, no to u mnie polega, oprócz samego tworzenia levelu, czyli level designeru, polega również na tym, że sam level muszę przetestować tak po kilka razy. Kilkadziesiąt nawet razy jeden level jest przetestowywany pod kątem błędów między innymi. Czy gdzieś nie da się przez coś przejść? O proszę, coś teraz mi ruszyło się. No i takim oto sposobem dałem wam ostatnim razem właśnie jedną pierwszą betę tej gry, która, no powiem, nie była jakaś szczególnie tak dopracowana, chociaż siedziałem nad nią bardzo, bardzo długo, wiele set, bo nie będę kłamał, bo na pewno to były setki razy po prostu odpalałem tą grę, czy aby każdy level po kilkadziesiąt razy, aby utwierdzić się w przekonaniu, że są one w 100%, w 100% działają, tam tekstury jakieś nie wchodzą na siebie, czy nie działają. I to wszystko po właśnie kilkaset razy na tych wszystkich mapach trzech.
dało mi taki ogląd, że jednak tworzenie gry, nawet tak prostej, nawet z taką dużą pomocą, ponieważ jednak sam silnik jest już stworzony. No i przez to ja nie muszę pisać zbyt wielu skryptów, no pomijając te skrypty, które są już w samej grze, a mimo to ten cały proces jest długi. Może nawet powiedzmy, czasami ciążył mi, no bo gdy któryś tam dziesiąty, czy no nie będę mówił, że setny, no powiedzmy coś koło tego, raz odpalam mapę, przechodzę ten sam pokój i widzę następny błąd, na przykład w ułożeniu jakiegoś przedmiotu, czy no już nie mówię o tym, ile razy musiałem konfigurować skrypty, które po prostu nie działały. Ale fajny nick, Kapitan Bomba. No i to trochę było męczące. Ale dobra, mniejsza o to, będę kontynuował. To rzecz jasna. Jak widzicie, gra mi się ogólnie teraz dosyć płynnie. Mam 30 FPS-ów. Normalnie na takiej grafice mam bez włączonego nagrywania około 90-80 FPS-ów. To jak na mnie jest okropnie dużo. No i sama kultura pracy, czyli że w moim pokoju jest po prostu cicho. Zainwestowałem w dodatkowe chłodzenie do procesorów, bo jak wiemy, samo chłodzenie takie przez producenta wydawane, one są takie, żeby tylko zaspokoić takie zwykłe potrzeby zwykłego użytkownika, a ja tutaj przy nagrywaniu potrzebowałbym właśnie czegoś lepszego. No i powstała u mnie taka idea, żeby po prostu sprzedać tamten komputer, który miałem, i złożyć sobie nowy. Pozbyłem się przy okazji kilku rzeczy z mojego ekwipunku typu RCV AGD. No ale co się nie robić, żeby dalej kontynuować pracę. No i przez to już wam mogę powiedzieć. Mój komputer składa się między innymi z dwóch dosyć wydajnych rzeczy, a raczej podzespołów. Pierwszą to jest karta graficzna GeForce GTX 760, nie GeForce, tylko MSI, no GeForce GTX 760. No nie. Co ja w ogóle tu robię? Drugim to jest procesor. Teraz przesiadłem się z AMD i chciałem spróbować Intela. Kupiłem sobie Intel i5, bodajże czwartej generacji. Już dokładnie tego nie pamiętam. i5 4670K. Z taktowaniem. O, coś tam chodziło. Z taktowaniem 3,4. Coś takiego. No tak. O ile się nie mylę. Oj. Oj, oj. 3,4. Do tego płyta główna MSI Z87. No i tutaj jeszcze nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. I ta płyta wybrana też została pod względem pewnego dodatku, a bodajże złącza internetu LAN. I to złącze ma taką dodatkową. Ojej. Aha. No i to złącze ma takie jeszcze oprogramowanie dodatkowe Killer Z. Ogólnie to się wszystko nazywa Killer Z. I ma to zabijać dosłownie mój ping w grach, przez co mój ping, którego tu nie zobaczymy, ponieważ jestem za słaby.
za słaby i mnie nie ma nawet w pierwszej czwórce, a nawet w pierwszej czwórce, bo pierwsza czwórka to raczej dużo. Muszę sobie wziąć pistolet automatyczny albo przyzwyczaić się do tego, że naciskanie, żeby naciskać ten pistolet, muszę naciskać seriami, ponieważ taki jest tu sprzęt. No dobra, weźmy się za kurczaki. Tak dalej będzie, to będę gryzł ziemię wcześniej niż oni. Nie wiem, czy tam dalej jest. A, jest dwubój nawet, proszę bardzo. Wow! To był mój? To nie był mój. To definitywnie nie był mój. No i oprócz zabijania pingu, oczywiście poczułem przyspieszenie dosłownie w przeglądaniu stron, czy ściąganiu dwóch, za dużo dwóch, w ściąganiu jakichś plików. No i chyba to tyle. Aha, no jeszcze mam dwa dyski. Oczywiście jeden jest na systemowy SSD, a drugi 1 TB WD RED. Ogólnie do Seagate'u sobie się zradziłem z tego powodu, że mój tata miał Seagate'a. No i po 2 latach, czy 3 latach nawet, niecałych użytkowania, ten Seagate mu po prostu padł w paskudny sposób, zaczął padać i mógłby no i zaczął wyrządzać też szkodę, oprócz tego, że samą sobie, to jeszcze całemu sprzętowi. Więc wolałem przejść na WD, który też mi padł na poprzednim kompie. No lecz moje używanie, a używanie mojego ojca, no to tutaj jest dość spora różnica, bo ja bardzo, 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 bardzo korzystałem z tego dysku, bardzo go męczyłem, w przeciwieństwie do mojego taty. No i dlatego zraziłem się trochę do Seagate'ów, wolę WD, te 4 lata wytrzyma zawsze pod wysokim napięciem, że tak powiem. Ale przynajmniej nie padnie i oczywiście ten dysk, który miałem i który mi padł, o, na nim nadal mógłbym pracować, tylko że sprawa jest tego rodzaju, nie wiedziałbym po prostu, kiedyś mógłbym, za jakiś czas znów musiałbym pewnie oddawać go do naprawy, no ale on póki co działa, w przeciwieństwie do tamtego, w którym zaczęły się już tworzyć tak zwane chyba bad sektory, coś takiego. Au. No. No i SSD ogólnie mam o pojemności 120 giga. To, że WD mam o pojemności 1 TB, to już chyba mówiłem. Wszystko działa jakoś takoś. Dosyć fajnie, chociaż miałem problem z zainstalowaniem samego systemu. System tu jest Windows Professional. Tak udało mi się zakupić firmy bodajże, a może lepiej na D. Na D komputerowej, nie będę mówił, bo jeszcze mnie za to film za to mi ściągną. No. No i oczywiście spróbowałem sobie 64-bitowego systemu. Ze względu na to, że no 32 i taką konfigurację, to już niestety jest, zaniżałoby mi po prostu statystyki mojego komputera, a tak to przynajmniej, oj, oj, oj. Dobra, muszę chwilę poczekać. No a tak to działa to dosyć szybko, nawet bardzo. 8 giga pamięci RAM, którą mam na moim, powiedzmy, statku, dosyć ładnie się komponuje z procesorem. No i to wszystko ładnie działa. Tak jak mówiłem, miałem
lekki problem z zainstalowaniem tego systemu, ale to przez nagrywarkę DVD, która była do bani, jednym słowem. Polecam raczej kupować takie nagrywarki, czy no DVD ogólnie firmowe. No cóż, tak mi się trafiło, może to tylko mnie. Zagrajmy sobie inną kasą, bo ciągle gram jedną, później będę miał nafidowane. Może M5K, którego nie używam, i zmieńmy sobie ten pistolet, bo przecież zakatuję go na śmierć. MP, to jest fajna broń. Lubię ten pistolecik. On jest taki mały, kompaktowy. O, zabiłem kogoś, widzicie? Chował się tam mały cwaniak. Ja ci już nie pomogę, bo nie mogę. O! Dobra, za dużo nas tutaj. No, czyli moja konstrukcja tak wygląda. FPS Creator testowałem, chodzi, całe szczęście. Bo tu miałem największe obawy, że może nie chodzić. No ale chodzi. Śmiga, jak to się mówi. Chociaż samej gry, samego levelu nie testowałem, ale jak już sam program działa, to z tym nie powinno być problemu. Bo nawet czytałem na forach wcześniej przed zakupem, że ludzie użytkują to na architekturze 64-bitowej i ładnie to wszystko chodzi. No dobra, chodźmy na dół. Czy my tu kogoś mamy? Cicho, coś tutaj się stało. O! Chyba ktoś tu będzie leć. Aj! Dwóch mi zaskoczyło, prawie. To już mnie jakiś creeper mnie złapał. Dosyć fajnie. Aha, no i oczywiście jak już mam 64-bitową architekturę mojego procesora i system też jest 64-bitowy, to z przyjemnością będę mógł wypróbować takie programy jak Adobe Premiere Pro lub na przykład Adobe After Effects. Dosyć fajne rzeczy się przy tym można tworzyć, a między innymi przy After Effects'cie, z tego co wiem, to bardzo ładnie można tworzyć między innymi HUD przy pomocy After Effects'a. Może nie o tyle co bardzo ładnie, a jakościowo wychodzi to świetnie. Więc jestem zniecierpliwiony, gdy tylko będę miał chwilę wolnego czasu przyuczyć się. O, peczenek. Przyuczyć się After Effects'a, no i może stworzyć jakiegoś HUD-a, wystawię go na do internetu, do pobrania dla was, ale to takie moje przyszłościowe plany. Nie chcę tutaj kwakać na przyszłość, bo to chyba nie ma sensu, ale miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Okej. Dobra. Kapitan Bomba już nie żyje. Moskito Jan. Snajper. Może snajpera w zasadzie moglibyśmy sobie wziąć od biedy. Tak też się da grać. Wiele razy próbowałem. Dwutaktowy. Nawet ładnie można. O, proszę, coś takiego. Tylko tutaj wolałbym. Tak. Trochę szybciej. Zresztą. Szturmowiec to pewnie zreanimuje tamtego. Dokładnie.
Ale jak jestem już snajperem, no to czemu by nie wyjść na dach i nie posnajpić, co nie? Dobra, to był zły pomysł. Może nie przewidziałem tego, że tam są nasi wrogowie. Przepraszam. Analfabetyzm mój jest wielki. Ale... Polskiego się uczę póki co. Jeszcze. Potrzebuję więcej czasu na przyłożenie tej lunety. Dobra, wyjdźmy na górę, obczajmy, czy się da grać. Na górze potrzebuję o takiego miejsca. Nie lubię kampić, ale dzisiaj zrobimy wyjątek i ubijmy kilka. No, wychodźcie. O, coś tam. No patrz co za... Nie mam pojęcia. Cudownie. Snajper taki ze mnie, że aż... Dobra, poddaję się. Tak to nie będzie. No to z tych rzeczy, które miałem wam powiedzieć, to raczej tyle. A więc... będę starał się nagrywać teraz dosyć często jakieś filmiki. Zresztą... jeszcze tydzień i będę miał ferię. I będę mógł się skupić... No oczywiście, oprócz innych zajęć będę mógł się skupić też na YouTubie. A więc ogólnie rzecz biorąc, wielkie, wielkie, ale to wielkie i serdeczne dzięki za to, że wielu z was zasubowało mnie w ostatnim czasie, nawet wtedy, kiedy nic nie nagrywałem. I teraz moja liczba widzów wynosi już ponad 400, bodajże 405, coś takiego. Dzięki jeszcze raz. To naprawdę bardzo motywuje mnie do tego, żeby tworzyć filmiki, poradniki coraz lepszej jakości. Oprócz tego, to jednak taka satysfakcja, którą mi dajecie, że to, co ja nakręcam, jednak kogoś ciekawi. Ała. I nie nagrywam tego tylko dla siebie. Więc jeszcze raz dzięki za te 400 ponad subskrypcji. Mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną jeszcze jakiś czas. No i że będziecie aktywnie działać wraz ze mną na kanale. Pomagać mi przy tworzeniu kontentu, no i że ja będę mógł dzielić się z wami moją wiedzą. To dzięki za oglądnięcie tego filmiku, za dotrwanie do końca. No i do zobaczenia następnym razem. Narka.